Siemaneczku, witam Was w czwartym odcineczku serii Polski rolnik ze Zdziechowa. Dzisiaj troszeczkę zmiany poszły, bo 60 troszkę bardziej wyremontowana. Oczywiście no jeszcze kilku rzeczy nie ma, ale jak widzicie, no silnik zmieniony. W tej 60-tce. Silnik zmieniliśmy. Tak się ona prezentuje póki co. No i Wam powiem, że w sumie to jest trzypek, ale działa jak 60. Dzisiaj się troszeczkę żniwami zajmiemy i też wysypiemy sobie. I ta 60 już jeździ, widzę. Odpalimy ją. Na GPS-a nie patrzcie, bo mi się włączył. Bo ja widziałem, ja przed odcinkiem, przez przypadek klikłem i włączył się GPS, no nie wiem. Więc sorry, ale no, ona już odpala od kopa, papiery na to są, no były lekkie problemy ostatnio z policją, były problemy z policją, bo policja przyjechała, chciała nam zabrać tę 60. Tam brat to nie wiem, czy się będzie do mnie odzywał, za to, że mu tą BM-kę rozwaliłem, rozpierdziłem mu ostro tą BM-kę. No ale no może się odezwie. Tych 50 tysięcy mi nie wysłał, ale to ja tam nie potrzebuję. I tak rzepaki będziemy sprzedawać. Rzepaki, ceny rzepaków. Ceny rzepaków są nie są złe, ale Wam powiem, że dopiero w grudniu rzepak pójdzie, pszenica pójdzie. Mucha chodzi tu, sorry, widzę, chodzi. Poczekajcie chwilkę. Dobra, widzę, troszkę ogarłem, ale najniższa cena to będzie 819 za pszenicę. No i teraz praktycznie dochodzi do tej ceny. Więc tak, wysypiemy sobie 30 tą pszenicę z tej przyczepki. Odpalamy 30 i sobie spróbujemy cofnąć jakoś. Chociaż i tak daleko nie będę cofał, bo ja to tam podepchnę później. No, chyba trzeba by było 60. Chociaż widzowie, ja nie wiem, czy ja jeszcze mogę jeździć tą 60, bo ona tak średnio się prezentuje. I policji też nagadaliśmy ostatnio, że ta 60 jest po pożarze, a ona kurde jest zostawiona tam była, ale stała tam kilka czasu pewnie. Ja nie wiem, czy się zmieścimy wrota tą szczepką, bo ona jest szeroka, tą szczepką nie powiem. Szeroka, ale mało bierze na opakę, nie? Chyba, że będziemy rozrzutnikiem jeździć. Zaraz założę tam od przyczepy i będziemy rozrzutnikiem jeździć po kurs jeden. Jak ten. O Jezu, zahaczyłem w naprawdę tak. Dobra, widzę, ja mam pomysł, czekajcie. Wysypiemy to do innego garażu. Tu nie ma się co męczyć. No kurde, ja to mam pszenicę, to do sprzedaży. Tak, ja se tu to będę sypał. Sobie, kurde, nie wiem, czy tu. Brat nie przyjechał, bo już myślałem, że BM to przyprowadził. Myślałem, że rano to był i nie wiem, czy BM. Czy nie wiem, czy coś mi nie ukradł, bo rano był ktoś. Drifta chyba tu ktoś zrobił i pojechał mi się tutaj. Czekaj, bo to tak to chce sypać. To nie potem, tylko czekajcie, bo widać moją rękę przez chwilę. Okej, idzie ta rana do wąsą. Sypiemy sobie. Później sobie tam podepchnę i będę ładował jakoś, nie wiem, w mikę, może pożyczymy od kogoś. Chociaż wam powiem, że już głowa nie boli. Aż tak jak bolała po wczorajszym uderzeniu. Już ostro mnie powoli. Dobra, czekaj, tak widzę, tu będzie trzeba płot zamówić i bramę w ogóle, bo niebezpiecznie jest. Dobra, wyżej bieg włączę, nie chcę ta szóstka mi coś wskakiwać, o dobra, poszło. Lecimy, kurde, tylko sobie bramę zamknę. I 60 to ja może schowam.
Może widzowie w następnym odcineczku będzie skończona, chociaż nie wiem, wątpię, bo czas też tak goni, goni. Pokażę sobie ją, jak stoi. Wam powiem, że może w następnym odcinku już będzie skończona, chociaż powątpiewam to trochę. Pozamykam sobie garaże, bo zanim przyjadę, się troszkę zejdzie. Się troszkę zejdzie, zanim przyjadę. Mam na kosze pełną przyczepę. Ale wam powiem, ostro remonty idą. Nie myślałem, że aż tak szybko mi to pójdzie, bo myślałem, że to zanim te części przyjdą, zanim to się ogarnie wszystko, zanim to ja pomontuję to wszystko, to się troszkę zejdzie, ale nie zdawało mi się, że aż tak szybko pójdzie ta robota. Dobra, kurde, jedziemy, nikt nie jedzie. Ogólnie też musimy chyba pożyczyć od sąsiada ciągnika do wiecie, do pociągnięcia tej klasy, chociaż mamy 55. Tą 60 też wyremontujemy trochę, to ta prasa też będzie już łatwiejsza do pociągnięcia. Ogólnie możecie napisać w komentarzu, czy chcecie serię z Rabatino, czy ze Siny, bo ja bym szczerze nagrywał z tego i z tego, ale jak będą dwie serie, no to już powinno być dobrze. No tak, przecież Bizona nie ma na polu. A nie jest, dobra, zapomniałem, już myślałem, że Bizona na polu nie ma. Myślałem, że na Gospiego zostawiłem, ale nie, stoi na polu tam daleko. Dobra, zaraz my sobie tu staniemy. O, na dróżce. Może nie na dróżce, bo wiecie, jak ktoś jechał, to może ktoś by sobie przejechał, nie? Pojedziemy sobie kawałeczek dalej. Dobra, tu sobie staniemy, opuścimy sobie turka. Jakby się trzydzia, kurde, sum mi nabrała. A tu jest wiele, potem to sum. Dobra, gasimy 30, idziemy do Bizona. Biegiem, bo trzeba kosić. Widzowie, chociaż sierpień jakoś tam nam minie z tymi żniwami. Bo patrzcie, do koszenia to już nic nie ma. To wykosić jeszcze do końca to pole i... to teraz tak. Tu stajemy. Trochę będzie głośno, bo przyciszę wam. Mamy tak na 4 dyszki. Tam powiem, widzę, że żniwka bizonkiem jako tako idą, chociaż no wiecie, header nie za duży, 4-2 metra, no to ty, nie za duży, 4-2 metra, no tak, no to kurde, spory ten header jednak mam. Myślałem, że to za 3 metra, to 4-2. No tak, przecież 4-2, zapomniałem. No widzę, troszeczkę się poszerza ten paseczek, chociaż tak, nie wiem, czy będzie pełny zbiornik. Raczej nie, raczej jak przyjedziemy, to jeszcze raz będą się skoczyć. No, powiem, że w zbiorniku trochę widać. Nawet nie trochę, bo jak się tam przychylę, to nicy. No, tu wszystko nie idzie kamień. Nie. Sąsiadowi też sorgo ładnie rośnie, chociaż nie wiem, czy kiedy nie kupię sobie tam gdzieś pól dalej, bo tam widziałem pole z rzepakiem, to tam nie wiem, czy nie pojedziemy do kogoś na usługi. Tam trzeba się popytać ludzi, czy usług nie porobić. Widzowie, trzeba trochę zarobić na remont tej 60-tki, a teraz póki jest Bizon jeszcze, póki jeszcze Bizona nie schowałem do garażu, to możemy robić te usługi. Też tam ludzie wystawiają w internet, patrzcie, w internecie wystawiają tutaj. Czekajcie, o, tutaj w internecie wystawiają na żniwa. Czekajcie, jest. Widzicie, wystawiają na żniwa, żeby komuś obkosić, no i takie pole 115. Gdzie to jest to pole? Czekajcie. Pole na przykład takie 115 to drogo pójdzie, no nie? Chociaż takie i takie pole 82, no to jest niedaleko nas chyba. Tak, tu tutaj, no. No kurde, trzeba trochę popatrzeć z tymi, wiecie, usługami, to byśmy naszym sprzętem jeździli Bizonem i kurde pożyczyć od sąsiada jakiś zestawik. Bo i tak byśmy wzięli większe przyczepki, od sąsiada wypożyczyli. Kto by nam kosił i by było zarąbiście, no nie widzimy? Poczekajcie, ja muszę obmyśleć plan doskonały.
Dobra, dołączył brat, ogólnie braciszku, jak ciebie nie było, to ja sobie taką 60 na pewno. Ja byłem w szkole. Tak, ale brat, nie gniewasz się już na mnie za nowelkę? Trochę się jeszcze gniewam. Człowieku, dwa zęby mi wybiłeś. Nie, dobrze. No weźmy się nie gniewaj, człowieku, no. Jakiś tam chyba dziot poprzebijał ci opony i kurde... Pokaż mi tę BMW. BMW już u mechanika stoi, oddałem ci ją do mechanika. Z tego meprozeta zahaczyłem, choć przestawimy meprozeta, bo zahaczyłem rano. No, trzy, cztery? Nie. A co ty, brat, taki smutny? Nie. Ja nie jestem smutny, zmęczony. A, no i tak żniwa sobie trochę też zacząłem. I myślę, żeby jeździć do ludzi na usługi, jak myślisz, to dobry pomysł jest? To nie zahaczę. Co za taki dziób, taki poskrobany te dzioby już? Ja pierdolę. A czekaj, wszystko tu dobrze pracuje, bo coś tu stuka w tym bizonie. A, tak to zawsze stukało. Dobra, dobra, nie, nie. Wszystko jest dobre. Ogólnie to zakupiłem, poza odcineczkiem zakupiłem sobie trochę części do 60 i jeszcze to przyjdzie, zamówiłem. Więc jeszcze to przyjdzie, no to już może na następnym odcineczku, jak się we dwójkę z bratem sprężymy, no to już może 60 będzie odremontowana. No. Chociaż nie wiem, bo chyba powiem, że... Tu leci, ja się przestraszyłem. A tak leci. Bo... Idę wziąć coś zjeść. Dobra. Dobrze, brat sobie poszedł gdzieś obiad, a będę kosił, widzowie. Ogólnie tak, no jak widzicie, ludzie wystawiają w internet te ogłoszenia. Ja bym zrobił to z 114, to jest duże jakieś? Jest kupa pola, ale to byśmy zrobili, widzowie. Może pojedziemy do chłopa. Czekaj, jak on się nazywa, ten chłop? Czy to baba jest? Chłop. O, Witek! Witek Bogardi. Jedziemy do niego, widzowie, zaraz. Kosimy, to pojedziemy. Nie wiem, muchy tu po ekranie latają niestety, no trochę. Pojedziemy, to dokończymy trochę kosić i pojedziemy do niego. Albo czekajcie, damy sobie tu pracownika. A my szybko. Tak, Sebix sam wsiadł i kosi. My pojedziemy do tego Witolda. Ja wiem, gdzie on mieszka. Widzowie, on mieszka tak pod końcem wsi. To tutaj to nie. Pecia chyba po tej stronie mieszka. 130 zabudowanym posokiem. Dobra, czekaj, to jest taki mniejszy domek chyba. Nie taki mniejszy, tylko taki starszy. Chyba... A nie tu. To mi się zdaje. Tak, to tutaj. Nie wiem, czy on będzie w domu. Bo jego lubi nie być w domu. Dobra, wysiadamy. Gdzie on tu jest? O, dobra. No jeszcze zapukam jeszcze raz. O, dobra. Panie Witku, tam pan chce usługę zrobić na polu 14, no nie? No to ja to mogę panu zrobić tą usługę. Bizony podjechał tam na 114. I to jest do skupu Januszek tam podjechać, tak? Dobra, to tam podjadę. Dobrze, do widzenia, miłego dnia. Dobra, widzowie, no to się umówiliśmy na jakąś 14, to jakieś 14 sobie tam pojadę do niego. Oho, w kosz chyba. Nie, to jest kosz. O, dobra. To idziemy do... Jakaś 14, jak będzie, to sobie pojedziemy o 14 do niego. Czekaj, gdyby tu zawrócić, a tu co zawrócę. Pojedziemy o jaki 14 do niego. I coś tam porobimy. O kurde, tam już ma pełen zbiornik. To jedziemy Passatem, widzowie, na pole. Skoczymy sobie Passatem na pole, później tam go przyprowadzę, tylko trzeba wysypać bizona. Tam do pana Januszka, się pojedzie, tam jest dobry mój kolega, ten Januszek to... Ale to już 5 tysięcy w kieszeni zawsze będzie, nie? 5 tysięcy się zarobi, to też będziemy bliżej 60.
No prawie 68 się zapędził Passatem. A jak widzicie, widzowie, jakie on drifty umie robić, ten Passat, no zarąbisty sprzęt. Dobra, widzowie, lecimy teraz na to pole, bo trochę za szybko pojechałem. Dobra, jadę, chłopie, ja żniwa mam. O kurde, ale on drifty kręci. Chociaż widzowie, chciałem kupić sobie czwórkę 904, nie czwórkę, tylko 80. 80 taką, nie? Czekaj, to już to pole. Widzicie, jakie on ma sobie hamulce? Ja po polach muszę jeździć, żeby hamować. Dobra, lecimy jakoś. To pokażę. My tylko gdzie ten jest tym bizonem? No, a to niedaleko. Dobra, dobra. Staniemy sobie tutaj. Skasimy sobie go, zaraz pojadę tego pasowo. Czekajcie, tepniemy się do bizonka. Se tak ogarnę. I pracownik nam będzie kosił, a my se pojedziemy od razu to wysypać i podgarnąć pojedziemy. I coś może jeszcze zrobię przy 60, bo... O, czekajcie, dzwoni kurier. Halo? Tak, Wojtek z tej strony. Tak. No. No tak, do tej 60 maska. Aha. No okej, to tam już podwyspą pod dom. To pan zostawi pod domem, że tam zamontuje to. Dobra, dzięki, do widzenia. Widzowie, przyszła maska. Więc skoczymy. A skoczymy sobie Passatem, bo 30 to i tak musi stać. Zamontujemy sobie maskę do 60. Bo jak już przyszła. Zupełnie czyściutkie zboże. Na skup pojedzie pszeniczka. No i dzisiaj głównie taki zabiegany odcinek, wam powiem, że zabiegany ten odcinek trochę, dobra, stanę se. Czekam, złożę sobie rurę. Oaż, ty, kurz mi do nosa leciał, dobra, widzowie, niech tu się żniwa robią. Sejbik wsiada za bizona. Oczywiście ten Sebix to będzie pracownik, tylko ja nie wiem, jak on tu dojedzie do końca. Czy on dobrze tam będzie dojeżdżał do końca, chociaż chyba dobrze, widzowie, ciekamy. Ciekamy Passatem, jedziemy tam na gospę, bo tam kurier przyjechał z maską, to zamontujemy sobie maskę. I chyba drzwi też zamawiałem, chociaż nie wiem, czy tam drzwi to chyba zamawiałem do tego. Drzwi to zamawiałem do... Nie drzwi, tylko nie wiem, widzowie, zamówi się później to. Drzwi to nie pamiętam, czy zamawiałem. Wiem, że kabinę zamawiałem wcześniej, ale to nie wiem, czy drzwi też zamawiałem. Widzowie, nie pamiętam, co ja tam zamówiłem. Gdzieś tu ta paczka będzie leżeć, dobra. Nie mam sobie Passatem. Nie ma gdzie go chować, to będzie dostał taki. Bierzemy, o, jest paczka, bierzemy, widzowie. No dobra, to sobie tu rozłożę paczkę i teraz zamontujemy sobie. Ale to sobie zamontuję poza odcinkiem, nie? Sobie poza odcineczkiem zamontuję. No i będzie się prezentować ta 60 jakoś. Czy tu tak drzwi nie ma z tamtej strony są. No, więc widzowie, widzimy się w kolejnym odcineczku. Mam nadzieję, że już 60 będzie zrobiona. No tak jak mówiłem, że on będzie źle robił. Znaczy nie, jeszcze nie kończę oczywiście. Przecież tak zaraz skończę i nagram dla was na zapas jeszcze odcinek. A później jeszcze skoczymy na te usługi. I później też będzie odcinek z usług. Więc widzowie, tym pięknym akcentem bizona kończymy ten odcinek. Cześć!